Cześć. Chcę Wam dzisiaj pokazać dwa linoryty, które kiedyś tam zrobiłam i zapytać, jak sądzicie, dlaczego jedna grafika jest fajna, a druga nieco mniej. Od razu Wam je pokażę. Nie tak? Jeszcze raz. Od razu Wam je pokażę. To są one. Dwa portrety, takie dosyć stylizowane. Od razu powiem, że nie chodzi mi o kwestie estetyczne. To nie one sprawiają, że któryś z tych linorytów jest lepszy, a któryś gorszy, bo przynajmniej moim zdaniem wygląd grafik, ich strona wizualna to jest kwestia jak najbardziej indywidualna i to, czy one nam się podobają mniej lub bardziej, zależy od naszego gustu, od tego, w jaki sposób postrzegamy i rozumiemy sztukę, co uznajemy jakby za jej cel i za zawartość twórczości artystycznej. Natomiast muszę od razu powiedzieć, że właśnie w przypadku tych dwóch grafik istnieją cechy, które obiektywnie sprawiają, że jedna z nich jest spoko, a druga tak nie za bardzo. Jeszcze raz Wam je pokażę. Bliżej, dalej. Jeszcze tak. Co może powodować, że właśnie te grafiki różnią się od siebie i jedna z nich no, jest tak nie do końca okej. Okay. Chodzi oczywiście o kwestie techniczne. Mam tutaj przede wszystkim na myśli rodzaj użytego podłoża, rodzaj papieru, który zdecydowałam się wykorzystać, ponieważ to właśnie on odpowiada za to, że te prace mają jakość, która znacząco różni się od siebie. I co? Jeśli chodzi o ten papier, ja Wam go przybliżę. Nie wiem, czy widzicie. Czy dostrzegacie jakąś różnicę? No z pozoru chyba nie. No bo tak, grubość... No rzeczywiście, jeden z papierów jest nieco grubszy. To jest chyba 200 gram, to jest 180, więc... No tak, grubszy, lepszy, ale to nie jest największy problem. Jeden jest nieco bielszy, ten, a drugi posiada kolorystykę taką minimalnie odcień wchodzący w kość słoniową, ale taką bardzo, bardzo jasną. Kiedy jakby patrzę na tą grafikę tak bezpośrednio na tylko na nią, to wydaje mi się, że kolor papieru jest biały. Natomiast jeśli porównam sobie dwa, to wtedy mogę dostrzec, że jeden z nich jest odrobinkę ciemniejszy. Ale to też nie jest problem, po prostu jedni z nas wolą taką czystą biel, inni uważają, że ta nieco taka złamana wygląda szlachetniej. Ja chyba wolę tą złamaną, tą taką lekko zażółconą, ale to już, to jest właśnie kwestia upodobań. Więc to też nie sprawia, że jeden z tych papierów jest lepszy. Kolejna kwestia, która mi przychodzi do głowy, to jest faktura. Ten biały papier cieńszy jest taki idealnie gładki. Natomiast ten drugi posiada taką wyczuwalną fakturę. I od razu powiem, że ja też bardziej lubię ten papier z fakturą. On sprawia wrażenie takiego bardziej starodawnego, bardziej szlachetnego. Natomiast ten gładki wydaje mi się taki zwyczajny. Jednak to powtórzę po raz kolejny, to też jest kwestia gustu. Ja po prostu wolę taki papier, a nie znaczy to, że on jest z automatu lepszy. No tak, to co w takim razie sprawia, że jeden z papierów jest lepszy, a drugi gorszy? Chodzi o kwas. Po prostu jeden z papierów, od razu powiem, że chodzi o ten, czyli ten cienki, gładki i bardziej biały, posiada odczyn kwaśny, natomiast ten papier już czegoś takiego, już takiej cechy nie posiada. Z czego to wynika? Po prostu w procesie produkcji papieru bardzo często dodawane są składniki chemiczne, które mają za zadanie na przykład właśnie sprawić, że papier będzie bielszy, gładszy i takie tam. I one... Te składniki chemiczne posiadają kwaśny odczyn. Jest to na przykład siarczan glinu. I
I co? I fajnie. Jak ktoś lubi właśnie taki bielutki papier, gładziutki, no to, to wydawałoby się, że ten siarczan glinu stanowi zaletę. Natomiast okazuje się, że ten kwas w papierze odpowiada bardzo silnie, w bardzo dużym stopniu za to, że papier szybciej się starzeje. Że on żółknie i po czasie niszczeje. I to, można zobaczyć chociażby w przypadku większości książek, że jeśli wystarczy, że one mają tak naprawdę tylko kilka lat, a już te poszczególne kartki zaczynają żółknąć. I teraz dałam sobie sprawę, że powiedziałam przed chwilą błąd, bo powiedziałam, że siarczan glinu odpowiada za to, że papier staje się bielszy i gładszy. A to nie tak. Rzeczywiście, papier staje się dzięki temu gładszy, a oprócz tego ma taką cechę, że w mniejszym stopniu wchłania wilgoć. I to są te dwie właśnie właściwości papieru, które uzyskuje się poprzez zastosowanie kwaśnego siarczanu glinu. Natomiast tak jak przedtem powiedziałam, że on się staje przez to bielszy, nie. To zapomnijcie o tym, to nie jest prawda, ja to źle wam powiedziałam. Tak. Jedyne, co możemy zrobić, to zaufać producentom i brać pod uwagę oznaczenia, które oni stosują. I tutaj pomocne mogą być na przykład te międzynarodowe normy ISO, oznaczenie związane z nimi i chociażby norma, czekajcie, przeczytam. 9706. Starałam się zapamiętać, ale jednak mi się nie udało. Czyli jeżeli papier, który wykorzystujemy, który zdecydujemy się wykorzystywać, będzie oznaczony właśnie tą normą ISO 9706, to możemy być pewni, że będzie to materiał wysokiej jakości. Są teraz też inne normy, innego rodzaju oznaczenia, także ja to wam tam podałam tylko jako przykład. Natomiast no, najważniejsze, by dowiedzieć się, że w składzie danego papieru nie znajduje się ten siarczan glinu, bądź też inna substancja chemiczna o kwaśnym odczynie, która mogłaby sprawiać to, że dany wyrób stałby się mniej odporny na upływ czasu, po prostu szybciej by się starzał. Także co? Mam nadzieję, że informacje, które starałam się wam teraz przekazać w tym filmie, są dla was w jakiś tam sposób interesujące i wartościowe. I po prostu zachęcam was do tego, by przed zakupem lizać kartki i sprawdzać, czy nie są one kwaśne. To trzymajcie się. Do następnego filmiku. Pa!